Dobra, mam informację, że nas słychać, widać we wszystkich kanałach, także myślę, że możemy oficjalnie zaczynać. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Janusz Maruszewski w imieniu serwisu Strefa Inwestorów oraz Agencji Relacji Inwestorskich Inner Value. Zapraszam Państwa na spotkanie online z prezesem zarządu spółki Punch Punk Games. Jest już z nami Pan Krzysztof Grudziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie oczywiście nasze spotkanie podzielone na dwie części. Będzie prezentacja ze slajdów, które za chwilę uruchomimy. Będą materiały wideo, także zachęcam do uczestnictwa. I na koniec będzie sesja pytań i odpowiedzi. Zapraszam do udziału, zapraszam do zadawania pytań już w trakcie prezentacji, a będziemy na nie odpowiadać po jej zakończeniu. A teraz już wspomnianą prezentację uruchamiamy i oddaję głos naszemu gościowi. Bardzo proszę. Witam Państwa wszystkich. Na dzisiejszym webinarze opowiem o strategii spółki na lata 2021-2022. Poruszymy tematy premiery gry Zodiak, naszej pierwszej dużej gry, produkcji, które dzieją się aktualnie w spółce oraz nadchodzącego debiutu na rynku New Connect. Powiemy też o wynikach finansowych. Postaram się odpowiedzieć też na wszystkie Państwa pytania. Myślę, że to, co jakby większość z Państwa interesuje i mnie również, to nasz pierwszy duży projekt, premiera gry Zodiak, która rzeczywiście z mojej perspektywy i z perspektywy spółki nie była udaną premierą. Ja bym chciał dość klarownie o tym wszystkim tutaj opowiedzieć. Wynik Zodiaka na luty 2021 to 5000 kopii. Jak Państwo, ja dostawałem dużo pytań Państwu, dlaczego źle, dlaczego gra miała złe recenzje, dlaczego taki, a nie inny wynik. Myślę, że takim kluczem do tego była tutaj wersja konsolowa gry Zodiak, która no niestety wersję gry na konsolę robił nasz wydawca, który to nie do końca zadbał o jakość konsoli. Do tego trzeba sobie powiedzieć taką jasną rzecz, że my parę dni przed premierą rozmawialiśmy z wydawcą na ten temat, czy premiery konsol nie przesunąć, czy bo jakość jakby samego portu nie do końca odpowiadała. No, tak się niestety nie wydarzyło. A trzeba sobie powiedzieć, jak tu widać ze sprzedaży, gra jest wybitnie konsolowa i konsole były naszym takim dużym targetem, więc możemy sobie powiedzieć, że to był taki przypadek CD Projektu w bardzo małej skali, ale przy jakby naszej niedużej możliwości ingerowania. To, co się wydarzyło dobrego, jak się naszej relacji obecnie z wydawcą, to że mimo jednego patcha, który nie do końca nam się podobał, ustaliliśmy, że w tym roku zrobimy jeszcze drugi patch, bo rzeczywiście jakby konsolowy wybitnie, dlatego że te konsole dają nam jakąś sprzedaż. Planujemy też wersję chińską językową i rozmawiamy obecnie z takim chińskim promotorem na temat wypuszczenia gry Zodiak ze wzmocnioną promocją na rynek chiński. I są to rzeczy ustalone już właśnie z wydawcą i z prezesem Gębickim i myślę, że około czerwca będziemy już jakoś mocniej działali, w związku z tym mamy takie oczekiwanie, że chcielibyśmy 10-15 tysięcy kopii gry Zodiak, no, z ulepszonym patchem konsolowym. To, co jakby jeszcze raz chciałem podsumować, że niskie recenzje to były recenzje przede wszystkim konsol, no a za te konsole nie do końca niestety byliśmy odpowiedzialni. Oczywiście można sobie jeszcze powiedzieć o tym, że mieliśmy dużego partnera w postaci sieci amerykańskiej Discovery i na tym wydawca opierał swoją promocję, chciał oprzeć, nawet wiadomo, że była to dość duża amerykańska sieć, więc liczyliśmy na to, że rzeczywiście wspomoże nas tutaj
duża amerykańska telewizja. No, nie do końca to wyszło, trzeba sobie to szczerze powiedzieć. No ale pod moim dużym takim naciskiem i po jakichś tam, jak powiedziałem, no, paru miesięcznych z przerwami rozmowach, doszliśmy do wniosku i pokazały nam to wyniki, że warto w konsolę jeszcze inwestować, jakby wyciskać z gry jak najwięcej. No ale do tego, żeby gra miała odpowiednią jakość, potrzebny jest patch, który szczególnie warstwę wizualną tej gry podniesie. Tak jak opowiadaliśmy rok temu albo na początku, założeniem jakby spółki zrobienie tytułów jednak narracyjnych, oryginalnych wizualnie, z coraz silniejszym gameplayem, no jednak cały czas staranie się o wejście w ten segment indie premium. Druga rzecz, która nas jakby interesuje i rozwijamy w spółce dość mocno, co pokażę zaraz prezentację premier najbliższych, jest rzecz dotycząca wirtualnej rzeczywistości. I tutaj mamy w tym roku aż 4 takie premiery. Sądzimy, że mamy szansę tutaj na dobre wyniki, patrząc na to, że segment jest cały czas jakby niewypełniony i nie ma bardzo dużej konkurencji. Mamy też coraz nowsze headsety, takie na przykład jak Oculus Quest 2, który rzeczywiście sprzedaje się bardzo dobrze. I trzeci segment nasz to praca Work for Hire, gdzie no, nie ukrywamy, że weszliśmy w segment popularnych symulatorów i teraz aktualnie tak naprawdę robimy teraz 2 takie projekty. Jeden z tych projektów się w zasadzie nie ukończy, zaczynamy drugi i właśnie rozmawiamy o trzecim takim projekcie. I te projekty robi nam się dosyć przyjemnie. Wiadomo, że są taką, jest to segment, który robi się dosyć wdzięcznie, się produkuje. Nie ukrywamy, że skoro ten segment się sprzedaje i chcielibyśmy się wzmacniać finansowo poprzez tego typu pracę, ale oczywiście na tym pierwszym miejscu są rzeczy typu premium i wirtualna rzeczywistość i to jest coś, co jest zgodne z celem naszej spółki i z strategią. Tutaj rzecz, o której opowiadaliśmy od jakiegoś czasu. Przepraszam, tu zobaczyłem pytanie, spojrzałem na pytanie na czacie. Prawa do Muszej nabyliśmy 2 lata temu. Pod tą grę pisaliśmy również program Gaming. Aktualnie jesteśmy na takim etapie, że udało nam się uzyskać właściwy styl graficzny i jesteśmy w takim high over pitchu, który napisaliśmy teraz i przygotujemy vertical slice, tak żebyśmy pod koniec roku mogli zacząć produkcję gry już z wydawcą. Poprosiłbym o puszczenie filmiku numer 1, który pokaże właśnie, jest już filmem z silnika gry. Wydaje nam się, że estetyka, którą uzyskaliśmy, jest bardzo dobra, bardzo oryginalna i bardzo wysokiej jakości. Poproszę o film numer 1. Prosimy teraz jeszcze o tą drugą prezentację z pitchem Muszajna. Tu jest prezentacja, to się nazywa High Over Pitch. To jest już prezentacja przeznaczona właśnie dla wydawców. Wraz z tym fragmentem, z estetyką i demo gameplayowym będziemy rozmawiać właśnie z wydawcami na temat gry Muszajn. I tu chcę właśnie pokazać, że pracujemy rzeczywiście nad swoimi tytułami również. No i zakładamy, że wyciągając, jakby to będzie ta trzecia gra, więc myślę, że wyciągniemy wszystkie te dobre i złe doświadczenia i one zadziałają na plus przy pracy nad tym tytułem. To są założenia naszej gry. Chcemy mocniej postawić rzeczywiście na gaming. Ma to być gra z większymi elementami walki. Izometryczna. Również z puzzlami, ale jednak z mocniejszą rozgrywką. No i też oczywiście oparta na narracji, no ale to wynika też z tego, że no, mamy tutaj wysokiej klasy autora amerykańskiego, który napisał Batmana.
Także tutaj też zrobiliśmy do demo freelancerów związanych z takimi dużymi firmami jak Flying White Hawk, którzy pomagają nam tutaj w zrobieniu dobrego demo. Możemy wrócić do tej poprzedniej prezentacji. Tutaj rzecz dotycząca jego projektu AIDA. Mamy ukończone demo tego projektu. W grudniu tamtego roku toczyliśmy dwumiesięczne albo trzymiesięczne rozmowy z firmą, chyba mogę powiedzieć, Waze Interactive. To jest taka największa firma na świecie, która specjalizuje się w produkcji i promocji, wydawaniu właśnie filmów interaktywnych. Oni sami do nas napisali, znaleźli gdzieś nas na Steamie. Te rozmowy toczyły się do lutego. No, poszło o takie kwestie budżetowe. Firma Waze Interactive tłumaczyła się tym, no bo w zasadzie już kontrakt leżał na stole, że to jednak są jakieś takie sytuacje covidowe i budżetowe. I teraz w czerwcu wracamy do rozmów z nimi, bo napisali do nas maila, w którym prosili, że jeśli chcemy pogadać jeszcze o budżecie, to możemy do tego wrócić w czerwcu. W tym samym czasie też będziemy odzyskiwali nasz grant z Kreatywnej Europy, no bo historia AIDA jest taka, że powstał scenariusz gry komputerowej, który został nagrodzony grantem Kreatywnej Europy. To było tam 700 tysięcy złotych. No ale dopiero teraz po oddaniu demo będziemy mogli te pieniądze zyskać. Wydaje mi się, że tu mamy naprawdę do czynienia z produktem oryginalnym i wysokiej jakości. Zakładam, że ten powrót do rozmów Waze Interactive skończy się kontraktem. Demo też będziemy niebawem upubliczniali. Teraz poproszę jeszcze o film numer 2 i może szybciej przejdziemy przez ten film, bo on trwa ponad 10 minut, ale pokazałbym chociaż fragmenty, żeby Państwo mieli okazję zobaczyć, jak, na czym polega gameplay i jakiej jakości jest to produkt. My name is Aida, and I have no more power to speak. And what's your name? Never mind. Was important? That's okay for my life now. In this demo, you will discover a part of my history. What will happen next? I don't know. But please, do whatever you can to help me. Yo. Mm-hmm. I have to go. You stay here until I'm back. You stay here until I'm back. Understand? Yes. What if they come here? Carried. Mm-hmm.
Aida. 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 I'm here. I'm here. They are coming. You have to run. You are the cause of my nation's suffering, the one that spoils our continent. Darling, darling. You have something that belongs to me. I don't have anything. Let's figure it out. We have cameras everywhere. Look. Podziękujemy już może za filmik. Kontynuując, jeszcze podsumowując AIDE, mamy tutaj pięć mechanik, które generalnie powodują, że nie mamy do czynienia z klasycznym filmem interaktywnym. Tak jak powiedziałem, w czerwcu wracamy do rozmów z Waze Interactive. Również w tym miesiącu publikujemy demo oraz myślę, że już jakby finalizujemy sytuację z kreatywnej Europy. Kolejne filmiki będą krótsze, bo pokazujemy jeszcze rzeczy, które są work for hire i VR-owej, na jakim etapie obecnie jesteśmy. To są wszystkie nasze projekty VR-owe, które obecnie prowadzimy w roku 2021. Dwa najważniejsze to Barn Finders, które robimy dla spółki Duality Games i jest to wersja VR-owa ich bardzo dużego przeboju. Aktualnie teraz gra Barn Finders znajduje się w takiej w zasadzie finałowej wersji.
i przebywa na testach w Playwayu. Drugi duży tytuł to Drug Dealer VR. W czerwcu będzie opublikowana karta Steam według ustaleń z Movie Gamesem. Też w zasadzie zbliżamy się powoli do końca już developmentu. Te premiery są ustawiane przez właśnie Duality i Movie Games. Wstępne rozmowy, jeśli chodzi o grę Drug Dealer, mówią o tym, że będziemy chcieli wydać we wrześniu, w czerwcu mieć zapowiedź. Poprosiłbym jeszcze o kolejne właśnie filmiki. Film kolejny to będzie film z Drug Dealera, bardzo krótki, ale pokazuje, na jakim etapie zaawansowania jesteśmy. Pokazuje, że gra jest już w pełni VR-owa i funkcjonuje w tym wymiarze. Poproszę o filmik, jest bardzo krótki. You so excited, ooh, I'm so excited. Yo, look up, this is, ooh, I wanna play it. I can see it in your eyes, don't deny it. I know you like it. Także jak widać, wszystkie mechaniki funkcjonują. Z Movie gadamy teraz właśnie już w takiej sytuacji promocji gry i dobrej konwersji na sprzedaż. Tak samo jest z grą Bonfinders. Poprosiłbym o prezentację jeszcze. To jest film z gameplayu akurat. Nie jest skrojony pod trailer, ale pokazuje, na jakim etapie już jesteśmy. Jak widać, też nakładka VR-owa działa. Gra funkcjonuje. Tak jak powiedziałem, aktualnie znajduje się w testach w firmie Playway. Czekamy na feedback i myślę, że to też jest taki czas, kiedy będziemy zamykać projekt. O ile wiem, też obecnie już materiały do oficjalnego trailera zrobione przez Duality są już i też w najbliższym czasie będziemy zakładać kartę z nimi i robić konwersję. Myślę, że możemy tutaj już przerwać filmik, bo zasadniczo tutaj pokazujemy to, że gra działa w VR-ze i że jesteśmy na zaawansowanym etapie. Kolejne dwie gry, które robimy, to gry AX i Godzilla dla spółki Vrar. I też w ciągu miesiąca będą już materiały gotowe do pokazania. To też będą premiery, które będą się jeszcze w tym roku. Także jak widać, ten VR-owy tutaj zastrzyk do spółki jest dość silny i tutaj dwie premiery są rzeczywiście, wiążemy z nimi dużo nadzieje, no bo i Drug Dealer, i Bonfinders były przebujamy na PC-cie. Mam nadzieję, że nawet 10 czy 20% sprzedaży PC-ta byłoby bardzo satysfakcjonującym dla nas wynikiem. No i też jakby gry będą wychodziły na Steamie i będziemy też, rozmawiamy teraz my z Oculusem i chcielibyśmy mieć za jakiś czas stałe partnerstwo z firmą Oculus. Tu razem podsumowanie tych rzeczy, no bo tutaj oprócz tego, że dzieją się te VR-y, to kończymy w zasadzie pracę nad grą Yacht Mechanic Simulator. Premiera programowana jest na gry na sierpień. Tam, o ile wiem, całkiem nieźle buduje się już lista gier. Podpisaliśmy ostatnio też kontrakt na grę Byte Mechanic Simulator. Czekamy teraz jeszcze na kontrakt, więc z naszej perspektywy to są kontrakty prawie na 1 000 000 złotych z samej pracy Work for Hire. To co ważne, chciałem jeszcze powiedzieć, że z tych wszystkich projektów jakby będziemy czerpać zyski. Te kontrakty opierają się na średnio od 10 do 40% zysku z każdej sprzedanej kopii, w zależności oczywiście od jakości gry i tam jeszcze paru innych warunków. I takim celem dla nas, dla mnie, dla spółki, jest zbudowanie portfolio 10-12 gier do końca roku 2022. My robimy jednak gry z dużym ogonem, pokazuje to gra Apokalipsis, no, pokazuje też Zodiak, z którego nie jesteśmy zadowoleni, ale jednak to już nie jest tam 500 kopii, ale 5000. No, o ile wiem, wynik Zodiaka na teraz też 7000. Więc 10-12 gier dawałoby nam stały, równy dochód i jest to już takie silne portfolio dla spółki.
Wyniki 2020, 1,8 miliona złotych przychodu z sprzedaży zrównany z nimi i 600 tysięcy przychodu ze sprzedaży gier. Jest to wynik o 20% lepszy od roku poprzedniego. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy i tak się zapowiada, no bo nawet same contract worker hire w tym roku już jakby, które mówią o przychodach, są już w zasadzie na tą kwotę w tym momencie. To, co wszystkich też interesuje, to wciąż nasze gry mają 42 tysiące graczy na wishlistach. Mówię już o Apokalipsie, czy Zodiak. I to są bardzo organicznie pozyskane wishlisty. Też rozmawialiśmy teraz z Michałem Gębickim, jak ten wynik jakoś lepiej konwertować, no bo to nie jest taki mały wynik, 42 tysiące graczy. Jest to całkiem jak na jedną niedużą grę i drugą. Jest to dobry wynik, więc będziemy chcieli tą konwersję wzmacniać. New Connect. Skończył się audyt. W zasadzie przed drugim weekendem dopiero. W tym tygodniu będą papiery już tutaj wysłane do INC. No, my zakładaliśmy ten debiut na czerwiec. Jesteśmy w drugiej rundzie pytań, na którą odpowiedzieliśmy. Wysyłamy audyt, no i mam nadzieję, że ta odpowiedź giełdy będzie pozytywna, bo z tego co wiemy, giełda nie miała żadnych zastrzeżeń, spółka jest stabilna, mimo oczywiście jakby gry dużej, która nie była sukcesem, to mamy kolejne tytuły, rośniemy, jakby strategicznie myśleliśmy o tym na wypadek, żeby nie poszedł Zodiak, co robić dalej, więc jakby stąd pojawił się kontrakt Worker Hire. Mamy też kolejne plany na gry premium. Zakładamy, że debiut będzie dobry. Z mojej strony to wszystko. Proszę o pytania. Odpowiadam tutaj. Pan pyta o lock-upy. One są już ustalone od ponad roku. Free float jest na poziomie 20-kilku%. Pan Szymon, ile trwa średnio proces produkcyjny poszczególnych gier? No, w robieniu symulatorów jesteśmy dość szybcy. To są takie projekty do 18 miesięcy, czyli dla nas takie optymalne, powiedzmy, w budżecie. Nie chcielibyśmy przekraczać developmentów dłuższych niż 2 lata i wynika to oczywiście też z budżetów i naszych możliwości. Mniejsze gry VR-owe robimy w takim trybie 6 miesięcy. No większe to jest około przerobienie około roku. Szczególnie jeśli gra jest napisana, to też zależy od tego, jak gra jest napisana. Jeśli gra jest robiona wyłącznie pod VR, to oczywiście myślimy, ten proces jest szybszy. Jeśli przerabiamy grę, tak jak w wypadku Barnfinder czy Studio Gear, to wiąże się to z tym, że musimy praktycznie od początku przepisać kod i nie wszystkie mechaniki są przystosowane. W związku z tym proces produkcyjny ciągnie się dłużej. Jaki macie udział w zyskach w grach DDS, VR i Barnfinders? Muszę panu powiedzieć, że nie mogę panu powiedzieć względu na umowę obecnie, ale to jest, chciałbym powiedzieć, że to jest między te, tak zmieścimy się między 20-40%. Czy zatem debiut planowany jest na sierpień czy później? No ja bym chciał jak najszybciej tego debiutu, bo wiem, że takie są państwa też oczekiwania. Sam dla mnie też jest to ważne. O to staram się już od roku i
a myślę pewnie o dwóch, więc będę robił wszystko, żeby był to sierpień. Czy spółka ma zapewnione finansowanie na cały portfolio projektu? Na projektu Work for Hire wszystkie, czyli to jest aż tam 7 rzeczy. Na demo Moonshine też mamy moje pieniądze. Na demo ID zostało skończone, czekamy na zwrot pieniędzy. Generalnie te rzeczy, które wymieniłem, to są w większości projekty tutaj Work for Hire, czyli są to projekty, które na które dostajemy finansowanie. W wypadku jakby gry Moonshine, teraz już z nabytym doświadczeniem tworzymy demo, idziemy do wydawców i tam szukamy pieniędzy. Nie robimy w ten sposób, że sami robimy grę, a potem szukamy wydawcy. Na czym polega współpraca z Oculusem? No chcielibyśmy mieć stały kontrakt z Oculusem i taki, żeby znaleźć się ich szybko na sklepie i pozyskać takie bliższe partnerstwo. Jest to możliwe w wypadku na przykład HTC, dostaje się headsety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że na przykład, nie wiem, że Oculus promuje nasze gry. Debiut na New Connect nie będzie wiązał się z emisją akcji. Na jakich platformach VR-owych mają zadebiutować tytuły rozwijane przez spółkę Braman? No zasadniczo w tym momencie chcemy mieć Steama i Oculusa. W przyszłości byłoby miło, jeśli tytuły będą się sprzedawały, ale oczywiście nie wszystkie mogą być, bo na przykład tytuł Drug Dealer jest przebojem, ale na przykład PlayStation nie umieści gry Drug Dealer na PlayStation Store, ponieważ to gra o narkotykach. Jaka będzie wycena spółki na debiucie? No zakładamy, że wyższa, natomiast no, tak biorąc strategicznie, ja bym chciał, żeby spółka się rozwijała i ta wycena rosła jakby tak w dobrej relacji do tego, co spółka pokazuje, nie? Że wydaje nam się, że robienie na siłę wysokich wycen spółek jakby no, nie świadczy o takiej dalekofalowej strategii. Chcielibyśmy, żeby spółka rosła, ale świadomie, no myślę, że to będzie wyższa wycena niż obecne 21 milionów. W spółce pracuje obecnie od 12 do 16 osób. Z którego tytułu jestem najbardziej dumny? Ja muszę powiedzieć, że jakby ja lubię wszystkie tytuły. Oczywiście no, paradoksalnie cieszę się, że zrobiliśmy grę Zodiac, bo było dla nas wielkim doświadczeniem i myślę, że większość studiów, które gangdevowych, które rozwijają się długo, a nie myślą o tym, że będą działy przez 2 lata, a potem się zawiną, mają swoje potknięcia, mają swoje dobre i złe momenty. Gra Zodiac jest tytułem 3D, który dużym jednak zrobionym. Chciałbym, żeby było oczywiście sukcesem. Muszę przyjąć na siebie to, że tym nie jest, ale no uważam, że jest takim krokiem w rozwoju, bo to jest pierwsza duża gra studia. Nie sądzę, żeby była to ostatnia gra duża studia. Dużo się przy tej grze też jakby zespół nauczył, zgrał się, to był projekt 3-letni. Oczywiście no też gra Apokalipsis, mój jakby taką rzecz, którą zrobiłem jeszcze trochę przed studiem Punchbank, jest dla mnie taką miłym zaskoczeniem, bo to gra się cały czas sprzedaje. Ta gra to jest, chyba z Klobatem razem liczyliśmy, to jest tam 650 tysięcy zdaje się obecnie przychodów przy grze, która kosztowała 100 tysięcy. Ona się cały czas sprzedaje po 1000-2000 kopii miesięcznie, ma bardzo dobre opinie, no, ale mam nadzieję, że tak naprawdę ta najlepsza gra jest jeszcze przed nami, tak uważam, że tak jest. I jak patrzę na to, co się dzieje z Moonshine, jak pracuje zespół, to liczę, że rzeczywiście ta trzecia gra może być szansą na fajny kontrakt. Demo ID też jakby zapowiada się dobrze. Projekty Work for Hire też rosną i okazało się, że możemy robić symulatory, nie rezygnując ze swoich jakby też ambitnych planów i robienia gier, które sprawiają największą przyjemność, ale no, trzeba myśleć o tym jakby produkcyjnie, więc produkcyjnie uważam, że tym celem, tak jak powiedziałem, jest posiadanie 10-12 gier w przyszłym roku w portfolio, no bo powiedzmy, że jeśli sprzedajemy po 1000 kopii każdej gry miesięcznie, tam 1500, to jest kilkanaście tysięcy miesięcznie. No i tak też budują swoje portfolio wydawcy. Na jak długi okres lock-upu zdecydowali się dotychczasowi akcjonariusze, powiedział pan Wojtek Niesyto. Od roku nie zmieniło się zasadniczo nic, lock-upy są właśnie na rok dla wszystkich. Czy planujecie, pan Marcin Machnie, czy planujecie modyfikację relatywnie nieudanego Zodiaka? Tak, jak powiedziałem, planujemy tą modyfikację na konsolach. Był już jeden patch, z którego my nie byliśmy zadowoleni, ponieważ nie wprowadził warstwy wizualnej.
Tak jak wspomniałem z panem Gębickim, mamy teraz umówione spotkanie, gdzie będziemy myśleli, jak zrobić ten patch, no bo te wyniki pokazują i tutaj odpowiem razem panu na pytanie. Pan Wojtek musiał, pytał panie prezesie, czy oceny na Steam są niskie, 45% pozytywnych, a to jest część, za którą odpowiedzieliście, to są dobre oceny. Ja bym inaczej na to powiedział, że często w grach komputerowych jest tak, że jeśli idzie jedna zła recenzja, to potem kolejne występują falowo. Gra obecnie, jak patrzę na Steamie, ma chyba więcej tych pozytywów tak naprawdę i ma recenzje mixed. Recenzje mixed są popularne dla różnych gier, jak się proszę przyjrzeć, i tych, które się sprzedają, i tych, które się nie sprzedają. Ale jest ta fala taka negatywnych recenzji, no a najwięcej negatywnych recenzji otrzymaliśmy pierwszego dnia na konsolę. Więc fala poszła od konsol do peceta, no i potem trudno było cokolwiek bronić, bo na przykład patrzy, bo jeśli chodzi na przykład o patch pecetowy jest i tam ostatnie recenzje się podnosiły. Zresztą tak jak patrzymy, no gra była wybitnie konsolowa, sprzedaż na Steamie jest niska, na konsolach jest wysoka, no bo powiedzmy sobie, że jeśli sprzedajemy 80% gry na konsolach, no to Steam obchodzi nas oczywiście, no ale to znaczy, że ta gra nie jest pecetowa, a konsole są złe i mają niskie recenzje, a jakoś tam się sprzedają, więc no, trzeba sobie tak w całości na to spojrzeć, że gra nie została wydana tylko na platformę PC i nie była dla nas kluczowa platforma, no bo powiedzmy, że też jest trochę tak, że te gry bardziej takie wymagające, czyli albo ambitne, są często grami konsolowymi, no pecety sprzedają symulatory. Widział pan na przykład, że ile się sprzedaje na przykład symulatorów na konsolach? No niewiele, a na pecetach dużo. I tak i odwrotnie, gry ambitne sprzedają się często dużo, dużo lepiej na konsolach i pokazują to obydwa nasze tytuły. I tu kończąc jeszcze o tym patchu, tak planujemy rzeczywiście patch konsolowy takiej jakości, która by podniosła jakość wizualną. Będziemy planować ten jakby rynek chiński, nawet z taką ciekawostką. Tutaj rozmawiamy właśnie z takimi ludźmi, którzy mają promocję w Chinach i też napisali na maile, że proszą właśnie o klucze, żeby mogli taką strategię wymyślić. Zakładam, że z panem Gębickim z Krabatera dogadamy się w tej kwestii jakby promowania i podnoszenia jakości konsol gry Zodiac. Jakiego rodzaju grą będzie Moonshine? Jaki jest budżet gry? Gra Moonshine będzie grą akcji, będzie grą prawdopodobnie, bo na razie piszę taki high level concept, będzie grą taką narrative action driven, czyli z większą ilością gameplaya. No budżet jest taki, że wspiera nas tutaj gaming. Gaming to gaming to jest taki grant, który dostaliśmy na rozwój właśnie grafiki komputerowej pod kątem gry Moonshine. Całość tego grantu to 3 miliony złotych. Ona jest rozliczana częściami. Teraz właśnie przez pierwsze pół roku oddaliśmy teraz właśnie taką, udało nam się uzyskać taki efekt estetyczny i wypracowaliśmy sobie taki cały jakby model, który działa z silnikiem. Gra Moonshine, odpowiadając pewnie na to pytanie, będzie mogła się ukazać w roku 2023, bo taki jest warunek gamina i pisaliśmy w tym gaminie, że robimy ten silnik graficzny, jakby budujemy pod grę Moonshine. No i warunkiem jest to, że gra ukaże się później. Na ten moment wiemy, że jest to izometryczna gra. Do końca roku będziemy mieli gotowy Vertical Slice i z tym Vertical Slice'em będziemy uderzali do wydawców. Zakładamy, że mamy tu takie dwa USP w postaci Yazarello i estetyki gameplayu i studio też ma już dwie gry komputerowe na swoim koncie, App 6 Work for Hire, więc zakładamy, że uda nam się tutaj z jakimś wydawcą dogadać. Partnerstwo, to jest ciekawe pana Ramana, partnerstwa są ważne na tym etapie, ale czy spółka zwłaszcza self-publishing? Myślę, że self-publishing jest dobrą jakby opcją. Pewnie gdyby gra Zodiac odniosła sukces, myślelibyśmy o self-publishingu, bo byłby to taki zasób finansowy, który pozwalałby nam budować własne wydawnictwo, no bo z doświadczenia teraz jednak trzeba wziąć pod uwagę, że self-publishing wiąże się z zatrudnieniem kolejnych osób i nie tylko na poziomie deweloperskim, ale także takich, które zajmują się stricte publishingiem. To są dwie, trzy kolejne osoby. Jeśli są dobre, no to też mają wysokie wymagania, że self-publishing jest dobry w momencie, kiedy jakby studio ma na koncie sukces, nie? Taki duży, to wtedy myślę, że tak.
Szymon, bardzo ciekawy wygląd pogląd Moonshine, szczególnie wygląd i zamysł. Jaki jest główny planowany odbiorca tego tytułu? No, fani gier action-driven, no to ma być gra akcji, to ma być gra z silnym gameplayem. To story jest oczywiście, no bo jest to na bazie komiksu, ale to też jest popowe story, bardzo nie jakieś bardzo filozoficzne, jakby popkulturowe. Zakładamy, że chcemy się tutaj uderzać do fanów gier akcji tak naprawdę. Nie pomijając fajnej estetyki, więc jakby to jest zawsze dobre USP. Czy mógł pan wymienić podobne muszeń z tego samego gatunku? No, można by na przykład, nie wiem, no powiedzmy, że no jakoś tam Hotline Miami takie było izometryczne na przykład. Nie, no izometrykiem też jest gra Diablo na przykład, taka klasyczna. A z nowych gier izometrykiem, muszę teraz zajrzeć do kolejnej zakładki, żeby państwo tutaj nie oszukiwać. O, potem, że Disco Elysium jest taką grą izometryczną, ale nie z grą akcji. Widzę, że więcej pytań na razie do nas nie dociera. Zaczekajmy może jeszcze 30 sekund, czy ktoś jakieś pytanie wyśle. O, pojawiło się jeszcze jedno pytanie chyba. Patrzę. Jakub Hrusie, czy Moonshine wyjdzie na wszystkie platformy? No zakładamy, że tak. Do tej pory gry, które robiliśmy, wyszły na wszystkich platformach, więc myślę, że tak samo będzie z tym tytułem, no, że jakby więcej platform, to szerszy zasięg dla gry. Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wersje konsolowe? No, trudno mi powiedzieć na to pytanie, bo jesteśmy na etapie Vertical Slice'a. No na pewno szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy my byli odpowiedzialni za te wersje konsolowe, tak? Gdybyśmy mieli taką możliwość, ale no trudno mówić o tym, co, na co coś będzie za dwa lata, o czymś to będzie za dwa lata. Ja zakładam, że dopilnujemy wszystkiego albo znajdziemy takiego partnera, któremu będziemy mogli jakby zaufać w tej wersji, ale być może na przykład sami zajmiemy się portingiem, wcale tego nie wykluczamy. Jeśli gra będzie dobrze zoptymalizowana, to pewnie będziemy taki porting mogli robić sami. Zresztą też ostatnio teraz rozmawiamy temat jednego kontraktu, którego tutaj nie miałem niepodpisanego. Jest taka propozycja, że jakby wydawca, czy też jakby zleceniodawca chce podpisać z nami kontrakt, ale pod warunkiem, że zrobimy tą grę jednocześnie na Nintendo Switcha. No i teraz rozmawialiśmy na tym, że w zasadzie czego wymagałoby od nas gra, albo jak należałoby ją zrobić, żebyśmy sami mogli ją zrobić również na Nintendo. Więc rozważamy takie oczywiście rzeczy, ale zakładamy, że zdajemy sobie sprawę, że to jest nasza trzecia gra, już podsumowując, że no jest to jednak poważny autor, bo no jest to autor Batmana i jakby tu nie musimy się jakoś oszukiwać, że znowu pewnie tak jak z Zodiakiem będziemy wystrzelać, ponieważ to znowu jakaś taka sytuacja, która jakby, o której może się popkulturowo mówić, że jesteśmy wystawieni znowu na ostrzał. Wiemy, jakich błędów już nie możemy popełnić, wiemy, czego nie chcemy zrobić. No jakby takie są drogi studiów gamedevowych też, takie, które myślą sobie poważnie, no, że oczywiście zdarzają się te, które mają pierwszy strzał i jest tam hit. Są takie, które nie mają. No jest w takiej sytuacji, że nie mamy hita, ale robimy kolejne gry, działamy, więc rozwijamy spółkę. Licząc na to, że kolejna gra będzie oczywiście lepszą grą i będzie miała lepsze wyniki sprzedażowe, no bo wiadomo, że jest to tak. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu i produkcyjnego to jest bardzo ważne. Czy też najważniejsze. Myślę, że to jest
dobra puenta. Zresztą minęło 45 minut naszego spotkania. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie prezentacji, za udzielenie odpowiedzi na pytania. Ciekawie się słuchało tej dyskusji. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział. Zapraszam do śledzenia spółki, do odwiedzin strony internetowej spółki. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Dziękuję również, pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.